Wieluński szpital całkiem niedawno zmienił system wjazdu i wyjazdu samochodów z terenu całego obiektu, a zatem wjeżdżamy na teren szpitala tak jak to było do tej pory przez główną bramę, wyjeżdżamy zaś drugim usytuowanym przy prosektorium. Oczywiście, aby zaparkować auto na terenie szpitala niezbędny jest bilet parkingowy, który pobieramy ze specjalnego automatu tuż przy wjazdowej bramce. Niby proste, lecz wiele osób myli się i wjeżdżając pierwszy raz nie wie jak się zachować. Dwa takie widzę problemy, to, że jednak przyzwyczajenie ludzi jest do tego, żeby płacić od razu, bo takie parkomaty są w Wieluniu i do takich ludzie są przyzwyczajeni. A drugi to taki, że jednak ludzie nie chcą czytać. Ja przynajmniej stojąc często, patrząc jak ludzie wjeżdżają, no w moim odczuciu napisy są na tyle wyraźne i na tyle duże, że wystarczy spojrzeć, przeczytać i powinno wiedzieć się, co się zrobić. A generalnie problem polega na tym, że wjeżdżając trzeba wziąć bilet, co powoduje otwarcie bramki, zapalenie się zielonego światła, a przed wyjazdem trzeba przedstawić bilet po zapłaceniu, a jeżeli pobyt trwał krócej niż pół godziny, to bez płacenia i wtedy bramka się otwiera, zapala się zielone światło i się wyjeżdża. Myślę, że to z upływem czasu się dotrze, także z tym nie będzie większego problemu. Widzę, że już tych problemów jest zdecydowanie mniej. A zatem uczulamy kierowców po terenie szpitala, poruszamy się teraz wedle nowych reguł i przy wjeździe musimy pobrać parkingowy bilet. Płacimy zaś przy wyjeździe. A teraz przejdźmy już do spraw medycznych. W związku ze zmianą warunków umów z kontraktów na ryczałt będą inne wymagania co do funkcjonowania poradni. Co to oznacza dla pacjentów? W systemie kontraktowym był obowiązek, że poradnia musiała być czynna 3 dni w tygodniu, w tym co najmniej jeden dzień po południu. Takich wymogów nie ma w tak zwanym rozporządzeniu koszykowym, które zresztą jest dopracowywane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz. Mam świeże informacje ze spotkania Związku Szpitali Powiatowych Organizacji Ogólnopolskiej z panem ministrem Gryzą i ministrem Radziwiłłem, gdzie ta sprawa, czyli jakby kiedy poradnia ma być czynna, ma być tylko spełniony jakby jeden warunek, nie mniej niż 12 godzin w tygodniu, natomiast jakby reszta ma być pozostawiona do decyzji zarządu szpitala i oni powinni jakby ustalać, oczywiście biorąc pod uwagę, jakie jest zapotrzebowanie na usługę i kiedy pacjent może z tego skorzystać, żeby tutaj jakby pozostawić większą swobodę zarządzającym szpitalami. Na razie jeszcze nie zmieniamy, dlatego że z lekarzami jesteśmy umówieni na umowy, natomiast te zmiany, które trwają generalnie do końca tego roku, ani raz dłużej. Natomiast te zmiany będziemy próbowali wprowadzać od stycznia przyszłego roku. Oczywiście będziemy również informować o to, czy poprzez naszą rejestrację, czy w inny sposób, jeżeli takie zmiany nastąpią, od kiedy one nastąpią i jak będą te poradnie czynne. Szpital ma też dobre wiadomości dla pacjentów oczekujących na operację wszczepienia endoprotezy. W tym przypadku jest nieźle, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobrze, bo nie ma praktycznie kolejek oczekujących. Miesięczny okres oczekiwania na wszczepienie endoprotezy to naprawdę bardzo krótko. To świadczy też o tym, że jednak ludzie dowiadują się z okolicy, mamy spory udział pacjentów spoza województwa, nie tylko powiatu, ale spoza województwa łódzkiego, którzy te problemy medyczne sobie u nas rozwiązują. No, myśmy jakby tą ilość endoprotez, które wszczepiamy, podciągnęli tak kolokwialnie mówiąc, dlatego że Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz stawia warunek mówiący o tym, że po przekroczeniu określonej ilości, no a to w jaki sposób wpływa na fachowość, na jakość tych operacji, można również uzyskać benefit finansowy w postaci mnożnika 1,2, czyli do ceny obecnej mnoży się razy 1,2 właśnie po przekroczeniu pewnych progów zarówno w operacji bioder, jak i w operacji kolan. No i zainwestowaliśmy w to, ponieważ endoprotezy są drogimi elementami. No i chcemy jakby to kontynuować. Mamy nadzieję, że również pójdzie za tym nadal takie finansowanie, jak było do tej pory, żeby tego pociągu, który się został rozpędzony, nie trzeba było hamować. Mniej więcej w połowie roku lecznica przeżywała jednak trudne chwile związane z czasowym zawieszeniem funkcjonowania wieluńskiej porodówki. Sytuację udało się jednak opanować, zatrudniono nowych lekarzy. Nieznacznie, ale jednak wzrosła ilość porodów. Cieszy, że ten zespół, zwłaszcza zespół neonatologów, który udało nam się pozyskać, zmienia oblicze funkcjonowania
funkcjonowania oddziału neonatologicznego, dobra współpraca z ginekologami, położnikami, szkoła rodzenia. Oprócz tego planujemy jeszcze inne działanie, które ma spopularyzować możliwość rodzenia u nas. No i docelowo planowany remont, który chcemy przeprowadzić w oddziale neonatologicznym i na trakcie porodowym, po to, żeby nie tylko poprawić jakby warunki te, które stwarzają pielęgniarki, położne, lekarze, ale również warunki materialne, chociaż tak żeśmy z zespołem tutaj rozmawiając uważamy, że najpierw serce, a potem warunki materialne, bo raz, że to trwa, dwa, że trzeba zgromadzić na to odpowiednie fundusze. Natomiast myślę, że zmiany, nie chwaląc się, ale jakby już są widoczne i chociażby ten minimalny wzrost poziomu porodów wskazuje na to, że mamy nadzieję, że ta tendencja będzie stałą i ta ilość porodów będzie rosła. Myślę, że ilość porodów w granicach 1100-1200 jest do osiągnięcia w naszym szpitalu. Dyrektor szpitala planuje też kilka lokalizacyjnych zmian, a laboratorium medyczne chce przenieść do przyziemia, a w zwolnionych pomieszczeniach po ich remoncie umieścić zespół poradni wraz z centralną rejestracją dla wszystkich poradni i diagnostyki. Dopinane są też formalności, żeby każdy oddział miał uprawnienia do szkolenia lekarzy rezydentów. To powinno przyciągnąć do wieluńskiej lecznicy młodych medyków. Ale więcej o tym już w temacie tygodnia, gdzie cała rozmowa z dyrektorem SPZOS Januszem Atłachowiczem. Zapraszamy.